Siemano, ja jestem Litek i witam was na kanale Fast Rappa w dzisiejszym odcinku. Kizo powraca do Fame MMA. Peja podsumowuje 10 lat. To była bez wątpienia moja dekada. Kali o filmie Proceder. Żałuję, że w nim wystąpiłem. Kacper HTA. W tych czasach najlepiej być rapującym transwestytą, gejem, konfidentem. Powrót Belmondo coraz bliżej? Get ze złotem. Oraz konflikt na linii Sarius kartki? A jeszcze zapraszam was na mojego Instagrama. Za każdy follow odwdzięczam się lajkiem pod zdjęciem, a zanim zaczniemy... Interesujesz się piłką nożną i obstawiasz mecze? Jeśli tak, to świetnie. Teraz możesz zagrać w BetClicku bez ryzyka przegranej. Załóż konto z komentarza pod filmem i wpisz kod promocyjny obstawiamy.pl. Po rejestracji możesz zagrać pierwszy kupon do 560 zł. Jeśli nie wejdzie, otrzymasz zwrot stawki w bonusie minus podatek. Naprawdę warto zobaczyć, o co chodzi. Zwinąłem parę gram, nawet babcia ze mną lata. Parę diamentów mój świat został w jebanych brylantach. Wiesz, o co chodzi? To ziano się z tobą nie godzi, nie! Wystarczyło to bronić, teraz serce mam wasze na dłoni. I ty f***ie w***a, ale f***owy z autotuna brzmisz. Kizo zapowiada, że robi przerwę w wydawaniu płyt. To był intensywny rok dla Kizo. Dwie solowe płyty Pegas i Złoto i Biel. Dodatkowo płyta nagrana razem z Silwagonem i wiele fitów. W 2020 roku raper zwalnia tempo i szykuje duży projekt na 2021. Zanim jednak nadejdzie przerwa, będziemy mogli niedługo zobaczyć efekty współpracy z Majorem w formie klipu, który zostanie wypuszczony w styczniu. Dodatkowo Kizo pojawi się również na płycie Silwagon 2 i zapowiada nowy projekt. W styczniu pojawi się jeszcze jeden teledysk ode mnie z udziałem Majora, po czym robię tak zwaną przerwę wydawniczą. Dlatego, że w następnym roku będę miał dla was jeden potężny projekt, nad którym pracuję już jakiś czas i jeszcze trochę mi zajmie ukończenie go. Wchodzimy na wyższy level, jednak o tym powiem później. W międzyczasie pojawi się projekt Heavyweight, który na pewno wniesie wiele na polską uliczną scenę rapową. Nie zapomnijmy o tym, że Chillwagon 2 zaskoczy jeszcze bardziej. Kolejnym planem na 2020 rok jest powrót do Fame MMA. Kizo postanowił jeszcze raz wystąpić w federacji po nieudanym debiucie. W związku z treningami zapowiedział również przerwę od koncertów. W maju wracam do klatki i czeka mnie bardzo ciężka walka na gali Fame. Dlatego też będzie przerwa od koncertów, bo muszę się poświęcić temu i czeka mnie mocny tryb przygotowawczy. Fame MMA to zdecydowanie emocjonujące wydarzenie dla fanów rapu, zważywszy na ilość artystów biorących udział w walkach. Najbliższa gala odbędzie się 28 marca w Częstochowie. Włodarze niechętnie udzielają informacji na temat kolejnych zawodników, ale portal mma.pl wskazał zaskakujące typy odnośnie walk. W oktagonie prawdopodobnie zmierzy się aż 3 raperów. Jednym z nich jest właśnie Kizo, który w 2020 postanowił zrobić sobie przerwę wydawniczą i ponownie zawalczyć w klatce. Na obecny moment nie podano informacji, kto będzie przeciwnikiem rapera. Kolejnymi zawodnikami, którzy prawdopodobnie wystąpią w barwach Konfederacji, są Sobota i Kubańczyk. A na razie pozostaje nam tylko czekać na oficjalny komunikat od Fame MMA. Zapowiada się naprawdę fajna gala, dajcie znać, co o tym sądzicie. Obyś wąsa nie tykał, naprawdę. Wąsa nie tykaj. Peja postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami odnośnie ostatnich lat. Większość raperów swoje podsumowania ogranicza jedynie do roku 2019. Peja postanowił iść o krok naprzód i opowiedział o swoich 10 latach. W wpisie na Instagramie podzielił się przemyśleniami odnośnie rodziny i walki z nałogiem. Poinformował, że od 2010 roku już nie pije. Wziął ślub z wymarzoną dziewczyną i doczekał się dzieci. Przekazał również kilka słów dla swoich fanów. Raper złożył nie tylko życzenia noworoczne, ale także poradził, aby rozwijać siebie, swoją siłę i być szczęśliwym. Kochani, może i to próżne, ale to napiszę. To była bez wątpienia moja dekada. W 2010, a dokładnie 10 stycznia, na dobre przestałem chlać, w tym czasie dokonując gruntownej przebudowy swojego życia. Wstąpiłem w związek małżeński z dziewczyną moich marzeń, która wydała na świat dwójkę wspaniałych dzieci, które wraz z nią motywują jak nikt inny, każdego dnia dając mi powód do dumy. Razem stworzyliśmy solidny fundament, zwany rodziną, budując w domu atmosferę ciepła, zrozumienia i miłości. Bywało i gorsze momenty. I jeśli takie się pojawiają, to na pewno nie bez powodu. Zwykłem powtarzać, wszystko jest po coś, bo czasem musi być gorzej, żeby było lepiej. I kiedy zejdziemy ze wzburzonego morza na suchy ląd, mamy czas na refleksję w postaci kolejnej lekcji, wzajemnego szacunku, zrozumienia i szczerości. To bez wątpienia 10 najlepszych lat w moim 43-letnim życiu. Ten, kto wymyślił powiedzenie, życie zaczyna się po 40, wiedział, co mówi. Wam wszystkim życzę przede wszystkim zdrowia i spokoju ducha. Abyście każdego dnia doceniali życie, jakim was obdarzono. Szanujcie siebie i innych, rozwijajcie siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu była dla was tarczą. Akceptujcie rzeczy i ludzi, takimi jacy są, a wszystko będzie łatwiejsze. Nie proście o więcej niż zdołacie skonsumować. Żyjcie zgodnie z samym sobą, starajcie się być szczęśliwi. Pierwszy co zrobił wam jubileusze, pierwszy co nagrał te vlogi wyprawy, pierwszy co robił te złota platyny, któremu nigdy nie brakło odwagi, pierwszy co robił jebane soldauty, kiedy nie było tej rapowej branży, pierwszy by walczyć i promować hip-hopy, pierwszy by wszystko podważyć.
Kali podsumowuje miniony rok i nie szczędzi słów krytyki w stronę scen w filmie Proceder. Kali na swoim profilu na Facebooku podsumował miniony rok. Był to na pewno udany rok ze względu na wydanie albumu. Przypomnijmy, aż 3. Dodatkowo udany koncert 20-lecia Gangsta Mafii, podsumowujący karierę rapera. Jak sam Kali przyznaje, był to słodko-gorzki rok w jego karierze. Wydał przełomowy dla niego album, spełnił nieśmiałe marzenie na temat fitów i współpracy z Magierą, na którą liczył od serii Kodeks. Praktycznie z dnia na dzień wróciliśmy z rodziną na Śląsk, abym razem z Magierą mógł rozpocząć pracę nad Chudym Chłopakiem. Współpraca zaplanowana jeszcze przed V8T nabrała tempa i w rekordowym czasie stworzyliśmy dzieło. Podsumowujące moje 20-lecie na scenie. Zajebiste doświadczenie, które wiele mnie nauczyło i pozwoliło mi wrócić do korzeni. Tą produkcją zaskarbiłem sobie również serce sceny i hip-hopowych mediów. Ten props wiele dla mnie znaczył, bo przestałem czuć się jak outsider sceny. Przypomina również fatalny koniec jego udziału w filmie Crime Story. Napisał do niego scenariusz, miał wystąpić w roli Crime'a. Finalnie straciłem kontrolę nad filmem Crime Story. Zanim jeszcze rozpoczęły się zdjęcia, straciłem również angaż do roli Crime'a. Z tego co wiem, film powstał, ale jak wspominałem, beze mnie. Po oddaniu scenariusza zostałem odsunięty od możliwości kontroli nad powstaniem filmu. To był i dalej jest dla mnie cios. I jestem wkurzony na siebie, że dałem się podejść. Nigdy więcej, zobaczymy jak sytuacja dalej się potoczy. Kali wypowiedział się na temat Drogi Koguta. Młodych artystów, których zaprosił do współpracy nad albumem, wspomina wydane w tym roku albumu jako muzyczny hat-trick. Błyskawicznie nagrany album. Kolejna doprowadzona koncepcja. Po raz kolejny goście, których zawsze chciałem. W tym młodzież. Ambitna młodzież, która wie czego chce. W trakcie prac nad Drogą Koguta czułem się tak zmęczony, że jedyne co trzymało mnie na nogach to kroplówki. Znowu 16-godzinne sesje w piwnicy. Pojawiła się kwestia filmu Proceder, w którym wystąpił raper. Jak sam podkreśla, żałuję, że w nim wystąpił i stawia go w negatywnym świetle. Pomimo pozytywnej recenzji odtwarzanej postaci, żałuję, że w nim wystąpiłem, bo pojawiły się w nim sceny, po których Tomek pewnie przewraca się w grobie. Mam na myśli scenę z lizaniem deski od kibla, pojara od policjanta i najważniejsze, malowanie sprayem przez Pablo, członka na plecach, ukradzionego przez Tomka futra. Skradzione futro finalnie miało wrócić do właścicielki z namalowanym falusem na plecach, w tym cały sęk i żart. Jednak scena zwrotu została wycięta, stawiając mnie w negatywnym świetle, w kontekście niepisanych zasad, których się trzymam. W życiu bym się na to nie zgodził. Kasper HTA wypowiada się o młodszym koledze z branży. Najnowszym gościem Flintesencji będzie Kasper HTA. Pojawia się już kolejna zapowiedź całego wywiadu. Tym razem pojawił się temat jednego z zeszłorocznych młodych wilków. Mowa tutaj o Kozie. Znany jest już ze swoich dość specyficznych zachowań, jak i wypowiedzi. Flint odniósł się tutaj do sytuacji, która miała miejsce we wrześniu, kiedy to Kasper HTA zareagował na trzeci w karierze coming out Kozy słowami: rapną homo. Wyobraźcie sobie rapera, z którym się bifujecie i w trakcie kłótni mówisz mu mordę, a on odpowiada dobra. Na wspomnienie o tej sytuacji Kasper odpowiada, że nie wyobraża sobie, aby w swoich młodzieńczych czasach ktoś prowokacjami zdobywał zainteresowanie tłumu. On w ogóle zamknął system. Tu znowu musiałbym powrócić do swojego wychowania. Nie wyobrażam sobie, żeby w moich czasach młodzieńczych gościu zdobywał zainteresowanie wśród tłumu. Raper nadmienia także, że nie jest tolerancyjny we wszystkich kwestiach, ale z perspektywy lat uważa, że jak ktoś chce robić pewne rzeczy, to niech sobie robi. Dodaje, że nie chce, aby on czy jego dzieci coś takiego oglądały. Mówi również o tym, co nie podoba mu się w dzisiejszym rapie. Ale ja nie chcę tego oglądać. Nie chcę, żeby mój dzieciak to oglądał itd., itd. Generalnie nie podoba mi się w dzisiejszym rapie jakby zdobywanie atencji prowokacjami. Dzisiaj mamy mistrzostwo. Jeśli masz dobre prowo i podchwyci ktoś taki wizerunek. Zdaniem Kaspra HTA obecnie w rapie, aby mieć dużo odbiorców trzeba. W tych czasach najlepiej być rapującym transwestytą, gejem, konfidentem. I jak jesteś takim raperem, to gwarantuję ci, że zdobędziesz od chuja odbiorców, bo jesteś wtedy dziwny i fajny. Dla mnie to jest za dużo. Dajcie znać, co sądzicie o wypowiedzi Kaspra. Powrót Belmondo coraz bliżej? Raper wspomina też o gotowaniu. Po aferze z Rafalalą i wyrzuceniu z Mabyn, wiele osób myślało, że Belmondo zniknie raz na zawsze. Trudno było go znaleźć w social mediach. Jednak kilka dni temu powrócił na Instagrama. Teraz na światło dzienne wypłynął screen rozmowy z fanem, gdzie Belmondo wspomina o gotowaniu i powrocie do muzyki. To zajebiście, mordeczko. Będziesz coś jeszcze działał w rapie, czy raczej nie? Bo wszyscy czekają. Ja lubię gotować, ale rapy jakieś też przydałoby się wyharać. No i pięknie, ziomal. To info daje nam światełko nadziei na to, że zobaczymy w końcu coś nowego. Jak widać na zamieszczonym zdjęciu, raper nudzi się bez tworzenia nowej muzyki. Wysyłam message, że trzeba robić rzeczy. Kolejny sukces na koncie Getsa. We wrześniu minionego roku swoją premierę miała płyta Bohema. Album został bardzo pozytywnie przyjęty przez fanów artysty. Dodatkowo raper udzielił się w tym roku na platynowym już albumie Bor Crew. Tymczasem poinformował on na swoim Instagramie o tym, że Kosmita pokrył się złotem. Jest to pierwszy singiel promujący płytę artysty. Jest to energiczny i ironiczny utwór, wyprodukowany przez jednego z najzdolniejszych polskich producentów młodego pokolenia Sokosa. Za Mixmaster odpowiadał gracz.
I na koniec ciekawe doniesienia napływają prosto z Instagrama Sariusa. Nie do końca wiem, jak zinterpretować wczorajsze Instastories Sariusa. Częstochowski raper opublikował tam bowiem krótkie nagranie, na którym w dość wymówny sposób odnosi się do plakatu koncertowego Kartkiego. Całą sprawę można zainterpretować jednak dwojako, gdyż chwilę później Sarius wskazuje na własny plakat zupełnie innym gestem. To jednak nie wszystko. Kolejne Instastory to jeden krótki wpis. Liczy się to, kim jesteś w rodzinnym mieście. Następnie Sarius opublikował krótką rozmowę z jedną z fanek, która zasugerowała konflikt między raperami. Ta relacja szybko jednak zniknęła z profilu twórcy. Co do twojego ostatniego story, tak właśnie myślałam, że coś jest nie tak z Kartkim. Po koncercie w Lublinie przez przypadek znaleźliśmy się w tym samym miejscu i chyba bardzo uraziłam jego ego, kiedy powiedziałam, że w sumie to tyle kilometrów przyjechałam posłuchać ciebie, a nie jego. Potem przez dłuższy czas od niego i jego znajomych słyszałam bardzo ironiczne hehe, tylko anti-hype. Hehehe, jeb to blackout, napisała fanka. Sarius odpowiedział jedynie słowami: uderz w stół, a nożyce się odezwą. Nie wiem, czy ta sytuacja przerodzi się w jakiś większy konflikt. Nie najmniej od głośnej afery z byłą dziewczyną Kartki narobił sobie kilku nowych wrogów. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, to zostaw łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zapraszam was jeszcze na mój Instagram, słyszymy się już niedługo, siemano. Koniecznie zajrzyjcie do chłopaków z Totolotka na ich nową serię vlogów z wyjazdu. Znajdziecie tam nie tylko ciekawe filmy, ale mega bonusy, które specjalnie dla was przygotował nasz sponsor. Zajrzyjcie, bo warto.